Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia, a dziś między innymi. Pedofil zatrzymany dzięki łowcom. Po co ci ich zdjęcia? Po co chciałeś, żeby wysyłały ci zdjęcia? Tego tylko, popatrzeli na te młode dziewczynki. Zakończyli lato na Błoniach. Warto czekać tyle godzin? Oczywiście, na Dawida zawsze. Do Głogowa przyjechał, bo myślał, że umówił się z 12-latką. Mężczyzna wpadł jednak w zasadzkę tzw. łowców pedofili, którzy podali się za dziewczynkę, a de facto chcieli złapać przestępcę na gorącym uczynku. Teraz 23-letniemu Damianowi grozi nawet 12 lat więzienia. To działo się 24 sierpnia tego roku w Głogowie. W parku przy ulicy Budowlanych mieszkaniec Wielkopolski czekał na swoją ofiarę. Umówił się z 12-latką, a wpadł w ręce grupy Child Unit, która doprowadziła już do wielu społecznych zatrzymań pedofili. Tradycyjnie po ujawnieniu przestępcy przeprowadziła z nim wywiad. Po co ci ich zdjęcia? Po co chciałeś, żeby wysyłały ci zdjęcia? Tego tylko, popatrzcie na te młode dziewczynki. Zatrzymany to 23-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Po wspomnianym wywiadzie tzw. łowcy pedofili wezwali policję i mężczyzna został aresztowany. Usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Przedstawiono mu 3 zarzuty: obcowania płciowego z małoletnią poniżej lat 15, posiadania w telefonie komórkowym treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej lat 15 oraz 3 zarzut to nawiązanie kontaktu za pośrednictwem komunikatora internetowego z osobą poniżej lat 15 i złożenie jej propozycji obcowania płciowego. 23-letni Damian zarówno w wywiadzie dla łowców pedofili, jak i w toku zeznań przed śledczymi przyznał się do wszystkich zarzucanych mu przestępstw. Wobec niego prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie do sądu na okres 3 miesięcy i sąd rejonowy w Głogowie wniosek ten uwzględnił. Za wszystkie zarzucane czyny, a w szczególności za obcowanie płciowe z osobą nieletnią, zatrzymanemu Damianowi grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Lubin świętował na zakończenie wakacji. Dwudniowe święto miasta odbyło się na Błoniach. Atrakcji było tyle, że każdy, i młodszy, i starszy, znalazł dla siebie coś interesującego. Dwudniowe święto na Błoniach rozpoczęło się festiwalem kolorów. Przyciągnęło na Błonia tłumy mieszkańców. Że dzieci już były na karuzeli i są zadowolone. A co mamy mogą robić na Dniach Lubina? Ja bym chciała posłuchać Kwiatkowskiego, ale chyba będzie trzeba już dzieci myć. I mi się bardzo podoba. Dzieci mogą sobie pomalować, pooglądać, poskakać. Dużo ciekawych rzeczy jest. Wśród wykonawców w piątek i w sobotę wystąpili m.in. Piotr Cugowski, Sarius, Naman, ale niekwestionowaną gwiazdą tegorocznych Dni Lubina był Dawid Kwiatkowski. Na kogo tutaj czekacie? Na Dawida. Też na Dawida. Od której godziny? W sumie to od 12. Tak, byliśmy od 12, a tutaj od otworzenia bramy już tutaj siedzimy. Warto czekać tyle godzin? Oczywiście, na Dawida zawsze. A byłyście już na jego koncercie kiedyś? Magda była chyba 2 lata temu, ja pierwszy raz tu jestem. To powiedz, jak wrażenie po pierwszym koncercie? No, cudowne, było naprawdę super. A za co tak lubicie Dawida? Co w nim jest wyjątkowego, że tyle osób przychodzi już od 3 rano? No w sumie to po prostu za jego super kontakt z fanami na pewno, za to, co też przekazuje na koncertach. I za to, że po prostu ma taki super kontakt ze swoimi fanami. No i za muzykę, bo idzie cały czas na szczyty. Tak. A skąd przyjechałyście? Ja ze Słupcy, to jest Wielkopolska. Oprócz atrakcji muzycznych tradycyjnie przygotowano strefę Fit Zone. Chętni mogli skorzystać z propozycji Muzeum Historycznego i Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jestem super zaskoczony, dlatego że było bardzo, bardzo, bardzo dużo dzieci. Cieszę się dlatego, że dzieci wyszły z domu, nie siedzą przed smartfonem i korzystają z tego. No mówię, był sport, naprawdę za chwilę będzie pokaz rugby. Zachęcam też wszystkie dzieci do tego, żeby przyszły tutaj i poćwiczyły. Naprawdę fajna sprawa, cieszę się, że ta impreza się odbywa po raz kolejny i mam nadzieję, że jak będą kolejne Dni Lubina, także ona będzie, bo to naprawdę rozwijanie, tak powiem, dzieci w tą stronę, żeby one uciekały od telewizora, jest bardzo, bardzo ważne. Ceramika, dzisiejsze zajęcia są dla każdego, dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych również, ale dorośli jakoś nie mają odwagi na razie, poczekamy, może się odważą. Tematy mamy takie delikatne, żeby każdy mógł coś zrobić, więc zaczynamy od prostych miseczki. Dla odważniejszych jest sowa. No, próbowaliśmy też żółwiki. Może się nam uda jeszcze coś innego zrobić, ale czekamy na odważnych. W tym roku Dni Lubina odbyły się nie na początku, ale na zakończenie wakacji.
Koncert uwielbienia pod nazwą W niebo dęte odbył się na lubińskich Błoniach. Tematem tego wydarzenia muzycznego były wartości uniwersalne, takie jak miłość, nadzieja, wiara. Ten spektakl to dzieło Narodowej Orkiestry Dętej, która powstała w Lubinie, oraz amatorów kochających śpiew. Pogoda dopisała, na Błonia przyszły tłumy lubinian. To było wielkie wydarzenie muzyczne. Kilkuset muzyków zagrało na lubińskich Błoniach. Tematem koncertu były wartości uniwersalne, takie jak miłość, nadzieja i wiara. Podeszła do mnie osoba, to były dość mocne, górnolotne słowa, ale pozwolę sobie je przytoczyć, bo dosłownie 30 sekund temu. Ale cię, chłopie, Duch Święty natchnął bardzo dobrze, to jest uwielbienie. Tak się pan czuje? Tak się rzeczywiście czuję, natchnione tą energią. Tu jest kilkuset muzyków. Piękna harmonia, dająca nadzieję, bardzo pozytywna, energetyczna. Utwory mówiące o prawdziwych wartościach. Cóż trzeba więcej? Muzykom Narodowej Orkiestry Dętej towarzyszyły chóry, ale również wokaliści. Również ci z Lubina, m.in. Oliwia Stefanowska i Raz, Dwa, Tribut Tumanam. Ale nie tylko. Poświęciłyśmy na to, no tak naprawdę cały tydzień, przez 8 godzin dziennie ćwiczyłyśmy na próbach. Czy to jest pierwszy wasz występ z tak wielką orkiestrą? Nie, już występowaliśmy w tamtym roku. Tak. Rozumiem, że stres jest mniejszy, czy wcale nie? Wcale nie ma stresu. My mamy razem trio w piosence Błogosławieni Miłosierni. Tak, podoba się, tak. A tu mam synową z Filipin, też się podoba. Takie coś powinno być codziennie. No właśnie, bardziej młodzi czy bardziej dorośli? Wszystko jest dobrze. Dla każdego musi coś być. W niebo dęte to dopiero początek planów koncertowych Narodowej Orkiestry Dętej. Plan jest prosty. Teraz mamy 200 osób, za rok planujemy 2000, a za 2 lata Zagłębia, stadion, kilkanaście tysięcy osób i piękny uwielbieniowy koncert W niebo dęte. Organizatorami koncertu byli m.in. Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie, Regionalne Centrum Sportowe, Diecezja Legnicka i nasza telewizja. Patronat honorowy nad koncertem objął biskup legnicki Andrzej Siemieniewski. Regionalni rękodzielnicy, aromatyczne sery czy biblioteka pod chmurką. Piąta edycja pleneru sztuk wszelakich i rękodzieła to tradycyjnie ostatnia impreza plenerowa wakacji. W tym roku artystyczne zakończenie lata zostało przeniesione z Parku Piłsudskiego w Lubinie pod dach Centrum Kultury Muza. W tym roku organizatorzy postanowili zrobić wyjątek od reguły i imprezę plenerową przenieść do budynku. Mimo wielu obaw pogoda dopisała, z czego bardzo się cieszymy, chociaż ranek nie wróżył nic dobrego, ale zmieniliśmy lokalizację. Przenieśliśmy część wystawców do budynku Centrum Kultury Muza, również wszystkie animacje dla dzieci, laboratorium chemiczne i warsztaty artystyczne odbyły się w budynku. Do południa było jednak 15 stopni i to jest troszeczkę za zimno, żeby bawić się na dworze. Cygańska muzyka, stroje i potrawy. Plener sztuk wszelakich i rękodzieła w tym roku odbył się w klimacie cygańskim. Cygańska, romska kultura jest niezwykle barwna i energetyczna. Chcieliśmy w taki sposób z przytupem zakończyć lato. Stąd wielkie show na scenie muzy i myślę, że te pokazy tańca, wróżenia, strojów cygańskich wzbudziły duże zainteresowanie. Ja wróżę tak, i przeszłość, i przyszłość. Jak karta wykazuje, to się mówi tego, prawda? Ale mam takich klientek tam bliżej siebie i w ogóle, gdzie jeździmy, to nawet dzwonią do mnie, wróżą te wróże telefonicznie, niektórzy przyjeżdżają. W holu muzy oraz tuż przed wejściem każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Można było kupić biżuterię, zabawki, szyte ręcznie, rękodzieła artystyczne w wykonaniu uczestników warsztatów terapii zajęciowych, ale również prywatnych rzemieślników i osób, które ręcznie wykonują piękne ozdoby. To, jak tworzę wraz z moją przyjaciółką, ponieważ część prac jest jej, część prac jest moja, to jest niesamowite, ponieważ tak naprawdę kochamy sztukę, kochamy nasze pasje i chcemy się z tym dzielić z innymi. Powstaje szaliczek, to jest na razie fragment pionowy szalika, a robię to za pomocą koronki klockowej. Udało mi się nabyć zestaw do robienia koronki klockowej i na tyle mnie to intrygowało, że chciałam się po prostu tego nauczyć, a po prostu wiedziałam, do czego to służy. Wiedziałam tylko, że nie potrafię tego obsługiwać. Impreza potrwała do wieczora, a jej zwieńczeniem był koncert Cygańskiego Teatru Muzycznego Terno.
Strażacy z Nowej Wsi Lubińskiej wejdą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki temu podniesie się poziom bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu polkowickiego. W remizie tamtejsze OSP podpisano stosowne porozumienie w tej sprawie. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej działają w Nowej Wsi Lubińskiej od 1947 roku. Wcześniej mieli tylko motopompę, którą ciągnęły konie, ale od kilku lat dysponują nowoczesnym wozem bojowym z pełnym wyposażeniem. Wejście do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oznacza dla strażaków ochotników przede wszystkim rozwój i większą mobilność. Teraz będą wyjeżdżać do większej liczby akcji na terenie całego regionu. Mamy przeszkolonych swoich strażaków, ratowników. Mogą udzielać pierwszej pomocy, mogą brać udział w akcjach drogowych, jakichś nieszczęściach, w różnych sytuacjach, bo mamy tego sprzętu naprawdę dużo. Nasza działalność w jednostce, jak wejdziemy do krajowego systemu, będziemy mogli dalej rozwijać. Nasi druhowie będą się rozwijać, szkolenia różne. Ale to i prestiż. Będzie to trzecia jednostka w gminie Polkowice, która wejdzie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki temu podniesie się poziom bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu. Jednostka jest bardzo mobilna, jest dobrze wyposażona w sprzęt pożarniczy, w pojazd, ale to co najważniejsze, jednostkę czy ochronę przeciwpożarową to tworzą ludzie. I tutaj druhowie, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnej, to oni stanowią potencjał i wartość tą bojową tej jednostki i to ludzie zapewniają bezpieczeństwo nam, mieszkańcom gminy Polkowice, powiatu polkowickiego. Strażaków wspierają także samorządowcy. Uznajemy, że OSP jest bardzo potrzebne i widzimy na co dzień wyjeżdżających strażaków, którzy pomagają od sytuacji związanych z pożarami, po sytuacje związane z zagrożeniem, związanym chociażby z podtopieniami czy innymi wydarzeniami losowymi. I dlatego staramy się wspierać oczywiście nie tylko na poziomie takiej opieki merytorycznej, ale dosprzętowiając przede wszystkim. O włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego decyduje ostatecznie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, ale podpisanie porozumienia oznacza, że decyzja w tej sprawie to już tylko formalność. Kilkunastu działaczy Solidarności spotkało się pod muralem przy ulicy 11 lutego w Polkowicach. Spotkanie było okazją do wspomnień związanych z wydarzeniami sprzed 41 lat. Mural znajdujący się przy ulicy 11 lutego został odsłonięty w ubiegłym roku i jest poświęcony uczestnikom wydarzeń z sierpnia 80 roku. Upamiętnia nam naszą walkę o zwykłe sprawy, o godność, o sprawiedliwość, o wolność. Jednocześnie, nie zdając sobie wtedy sprawy, wznieśliśmy iskierkę takiej wolności, która się rozlała no niestety na cały blok wschodni, cały blok sowiecki, co się później przełożyło na upadek komunizmu i to nas cieszy, żeśmy dołożyli do tego swoją cegiełkę. To ogromny zaszczyt właśnie świętować tą okrągłą rocznicę 40-lecia porozumień sierpniowych w obecności tych wspaniałych osób, tych ludzi, którzy są żywymi symbolami, żywą legendą wydarzeń z lat 80. ubiegłego wieku. Działacze antykomunistycznej opozycji spotykają się w tym miejscu co roku. Pracowałem tu na Rudnej Zachodniej, na tym szybie Rudnej Zachodniej. Co prawda nie w ZG Rudna, a w ZRG 25 lat. No i zawsze jak tu przyjeżdżam do Polkowic i jadąc tu od strony Rudnej Zachodniej, no kojarzą się tamte czasy, a szczególnie cieszy mural, jak się patrzy, żeśmy w tamtym czasie, no stanęliśmy po właściwej stronie. Takie spotkania pokazują również, że pamięć o tych ważnych w naszym regionie wydarzeniach jest nadal żywa. I to już wszystko w poniedziałkowych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.